Moim gościem przed spotkaniem z Rakowem Częstochowa jest Mateusz Kuźniewski z telewizji WTK. Mateusz, witam. Dzień dobry. Mateusz, jakbyś tak mógł w dwóch słowach powiedzieć, jakie masz przeczucia odnośnie wiosny 2020, biorąc pod rozwagę już to, co dzisiaj trener powiedział na konferencji, że ten skład powinien być jeszcze silniejszy niż obecnie. Najpierw niech ten skład będzie silniejszy niż obecnie, wtedy uwierzę, bo miesiąc temu, przypomnę, słyszeliśmy o tym, że trener nie wyobraża sobie zaczynać rundy bez prawego obrońcy, a teraz wygląda na to, że zaczniemy rundę bez prawego obrońcy, bo nawet jeżeli on jutro, pojutrze przyjdzie, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby od razu wszedł na boisko w meczu z Rakowem Częstochowa, także zapowiedzi zapowiedziami, a my poczekajmy na konkrety. Już teraz, przed chwilą na Twitterze przeczytałem, Maciek Sypuła z Przeglądu Sportowego napisał, że Zagłębie cały czas odmawia kwestii Alana Czerwińskiego, także możemy już właściwie chyba zakończyć temat ściągnięcia tego piłkarza zimą do Lecha Poznań. Stąd moje przewidywania są takie, że nie wiem. Zresztą w ogóle, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, no to ja nie jestem szczególnym fanem przewidywania, co to się tutaj wydarzy. Na tyle sporo piłkarzy odeszło z naszej ligi, że wydarzyć się może dosłownie wszystko. Na czele z tym, że Lech Poznań na przykład zakończy sezon w pierwszej trójce i awansuje do europejskich pucharów. To jest cel. Ja się cieszę, że on został w ogóle postawiony przed Lechem Poznań i to akurat pozytywne, bo przed sezonem trochę irytowałem się, słuchając, że tego celu nie ma. Też rozumiejąc, skąd takie były posunięcia władz Lecha Poznań, ale wydaje mi się, że lepiej drużynie funkcjonuje się jednak w warunkach postawionego celu sportowego. Ten został postawiony, także super. Wydaje mi się, że Lech Poznań na ten moment ma słabszą kadrę niż miał. Jeżeli przyjdą nowi piłkarze, no to będziemy mogli od nowa rozpocząć dyskusję na ten temat. Wydaje mi się, że i tak ta kadra będzie słabsza. A na pewno nie została ta kadra wzmocniona. I to chyba należy sobie wyraźnie powiedzieć. Może w ten sposób. Przychodzi Dani Ramirez i my się wszyscy bardzo cieszymy z tego transferu. Ale Dani Ramirez przychodzi za Darko Jevtića, czyli jakościowy piłkarz przychodzi za jakościowego piłkarza. Nierówny piłkarz przychodzi za nierównego piłkarza, bo można tak powiedzieć o obu. Być może Dani ustabilizuje swoją formę w Lechu Poznań, tego Hiszpanowi i Lechowi i sobie życzymy. Ale ciągle mówimy jednak o tych zmianach albo jednak uzupełnieniach jeden do jednego, a nie ma nic poza ponadto. I nie będzie, ponieważ jak przyjdzie prawy obrońca, no to powiedzmy sobie szczerze, przyjdzie za kontuzjowanego Roberta Gumnego, którego w składzie nie było i będziemy mieli tak naprawdę prawego obrońcę w kadrze, bo jesienią w pewnym momencie tego prawego obrońcy po prostu nie mieliśmy. A w ogóle masz jakiś typ na to, o jakim zawodniku mógł myśleć trener w kontekście tego planu B, jeśli chodzi o prawego obrońcy i o zawodnika o pozycji numer 9? Czy to jednak będą zawodnicy, myślisz, z polskiej ligi, czy całkowicie nie masz żadnych informacji, a jeżeli masz, to nie możesz się z nimi podzielić. Nie mam żadnych informacji, jeśli chodzi o prawego obrońcę, jeśli chodzi o napastnika, to też tutaj na razie wolałbym... Są spekulacje medialne, ale wiemy, że Lech Poznań ma kilku piłkarzy wytypowanych. Wiemy, że te opcje się gdzieś tam kończą. Ten 30-letni Hiszpan... No nie uda się go ściągnąć. Nie uda się ściągnąć również piłkarza z Hiberniana Edynburg, Kimberley zdaje się, tak? On przeszedł do klubu z Glasgow, no, który no, te, też bym, jakbym miał do wyboru klub z Glasgow, Glasgow Rangers i Lecha Poznań, to poszedłbym do Glasgow Rangers, także nie dziwię się temu wyborowi, także też ta lista, skreślamy kolejne nazwiska, żadnego nazwiska nie dopisujemy do kadry Lecha Poznań. A jakbyś, Mateusz, skomentował to, co usłyszeliśmy dzisiaj od trenera i tak dobitnie w zasadzie powiedział, co myśli na temat blokowania prezesa Zagłębia Lubin Alana Czerwińskiego, bo z jednej strony może to wszystkim się spodobać, że trener też po prostu nie blokuje tego, co tak naprawdę myśli i powiedział, jak jest. Powiedział, jak jest trener Lecha Poznań. Ja bym nie powiedział, że powiedział, jak jest, powiedziałbym, że powiedział, co myśli. I fajnie, że powiedział, co myśli, i ja to doceniam, bo coraz częściej niestety w takich oficjalnych, publicznych wypowiedziach trenerów piłkarzy brakuje tak naprawdę tej prawdy i tego, co myślą. Tyle, że ja w tej kwestii mam troszeczkę inną opinię od trenera Lecha Poznań. Lech Poznań kupuje piłkarza od lipca z Zagłębia Lubin. Kontrakt jest od lipca. Lech Poznań, wydaje mi się, że nie podjął zatem wcześniej rozmów z Zagłębiem Lubin o tym, żeby wykupić Alana Czerwińskiego
Już teraz. Jest pewna kwota chyba bodajże 700 tysięcy. 700 tysięcy. Ale zakładam, że kwota na pół roku przed wygaśnięciem kontraktu z piłkarzem na poziomie polskiej ekstraklasy jest chyba do negocjacji. 700 tysięcy euro to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Przypomnę, że Dani Ramirez kosztował wyraźnie mniej niż Alan Czerwiński. I na to bym zwrócił uwagę. Mnie bardziej interesuje to, że Lech Poznań zastosował pewną praktykę. To znaczy dogadał się z piłkarzem, podpisał z nim kontrakt od lipca, a potem przychodzi do jego aktualnego klubu i mówi: halo, ale my byśmy go chcieli już teraz. No to może trzeba było wcześniej podjąć tę rozmowę, a nie mieć teraz pretensje do Zagłębia Lubin, że Zagłębie nie chce tego piłkarza oddać i ten biedny Czerwiński teraz tam będzie musiał grać przez pół roku i właściwie to nie wiadomo, co go czeka. No to może trzeba było po prostu odwrócić to działanie i wtedy nie byłoby problemu, bo teraz to jest takie narzekanie dla narzekania, ale no z całym szacunkiem, ale Zagłębie Lubin ma pełne prawo do tego, żeby Alana Czerwińskiego przez najbliższe pół roku zatrzymać. Ja oczywiście nie uczestniczyłem w tych negocjacjach, mogło to wyglądać troszeczkę inaczej i zostawmy sobie tutaj ten margines, że mogło wyglądać inaczej, ale tak zupełnie na logikę, no to wydaje mi się, że trudno mieć do tego Zagłębia Lubin jakieś wielkie pretensje, ale Lech Poznań może mieć pretensje do siebie, bo ściąga piłkarza od lipca, mimo że potrzebuje go od zimy, ryzykuje, bo to było ryzyko, bo nie miał Lech Poznań pewności, że się dogada z tym Zagłębiem Lubin i ściągnie Alana Czerwińskiego już teraz, no i trzeba teraz szukać jakichś rozwiązań rezerwowych. Co jest rozwiązaniem rezerwowym? Pewnie wypożyczenie jakiegoś prawego obrońcy na pół roku. No trochę generalnie kuriozalna sytuacja. No trochę kuriozalna, bo to wygląda typowo jak typowy najemnik, który w ogóle się nie będzie identyfikował, myślę, z klubem, jeżeli to jest osoba, która przyjdzie tylko na pół roku. No, także trochę dziwna sytuacja. A kończąc jeszcze temat Zagłębia, no nie ma co ukrywać, że prezes Zagłębia, jak i całe Zagłębie też będzie walczyło o jakieś cele. Też walczą o jakieś pieniądze, walczą też o prestiż, a Lech Poznań obecnie z Zagłębiem Lubin no pewnie są na podobnych poziomie sportowym, także pewnie wyszła tutaj typowa jakaś sytuacja, że nie będziemy wzmacniać rywala, a siebie osłabiać. Kończąc już tą rozmowę, Mateusz, o tym słynnym naszym danym Ramirezie. Jest taki hype na niego teraz. Czy ty jako, oprócz tego, że dziennikarz, ale też kibic Lecha Poznań, czy ty się tak naprawdę cieszysz i masz duże wymagania odnośnie tego zawodnika? No jasne, że mam duże wymagania wobec Daniego Ramireza i ja się bardzo cieszę, szczególnie jako kibic się cieszę, dlatego że kibice na stadion przychodzą z wielu przyczyn, między innymi również po to, by zobaczyć Lecha Poznań grającego ładnie w piłkę, by się pozachwycać troszeczkę niektórymi piłkarzami. Ludzie lubią mieć idoli. Ja też lubię mieć takich piłkarzy, na których z przyjemnością patrzę. No i na pewno tego rodzaju piłkarzem jest Dani Ramirez. Dlatego się cieszę, bo taki magik gdzieś tam w środku pola, no magik może przesadzam troszeczkę, tak, ale piłkarz, na którego się przyjemnie patrzy, no to na pewno da kibicom radość. Takim piłkarzem był momentami Darko Jeftić, takim piłkarzem jest momentami Dani Ramirez. Liczę, że w Lechu Poznań też tak będzie. Także w tym kontekście naprawdę bardzo fajnie, bo ściągamy piłkarza, jak to mówią, piłkarza, który umie grać w piłkę, co nie jest wcale taką regułą, czy normalnością w polskiej ekstraklasie. Piłkarz, który umie grać w piłkę, będzie u nas biegał na boisku, pewnie na pozycji numer 10, ale ja przypomnę, że on w ŁKS-ie grywał bardzo często na skrzydle, więc Lech Poznań to w ogóle w tej chwili zaciera rączki, bo Lech Poznań kocha takich piłkarzy, o których od początku można powiedzieć, że może zagrać na kilku pozycjach. Także ja się bardzo cieszę, aczkolwiek od zachwytu jestem daleko, ponieważ Dani Ramirez też miał przystoję jesienią i jeżeli on rzeczywiście będzie grał równo, no to może nawet będzie to lepsza opcja dla Lecha Poznań niż Darko Jeftić, bo Darko Jeftić również te przestoje miewał. Niemniej mówimy tutaj o piłkarzach o określonej fajnej jakości piłkarskiej, dlatego mnie ten transfer cieszy, bo jak spojrzę na polską ekstraklasę, to niewielu jest piłkarzy o takich umiejętnościach jak Dani Ramirez. I już na sam koniec, twój typ przed meczem z Rakowem? Mój typ przed meczem z Rakowem? Skromne, jednobramkowe zwycięstwo Lecha Poznań. I jest to typ, chciałbym podkreślić, optymistyczny, ale tym optymistą chciałbym pozostać. Ja stawiam 3-1 dla Lecha Poznań. I tym kończymy naszą rozmowę. Moim gościem był Mateusz Kuźniewski, Telewizja WTK. Pozdrawiam, dziękuję.